Podobnie jak szafka z szufladami, komputer pozwala na przechowywanie utworzonych plików w folderach. Foldery mogą zawierać nie tylko pliki, ale również inne foldery. Menu Start zapewnia dostęp do kilku folderów, które pozwalają na organizowanie plików, w tym dokumentów, obrazów i folderów z muzyką. Otwórzmy folder z obrazami. Zauważ, że pasek adresu identyfikuje folder, w którym jesteśmy. Pliki zawarte w tym folderze są wyświetlane jako ikony tutaj na liście plików. Możesz zmienić rozmiar ikon używając przycisku widoki. Powiększmy je trochę. Po zaznaczeniu pliku możesz zobaczyć informacje o nim tutaj w okienku szczegółów. Gdy liczba plików wzrasta, warto utworzyć nowe foldery dla różnych projektów. Aby utworzyć nowy folder, kliknij przycisk Organizuj, następnie kliknij polecenie Nowy Folder i wpisz nazwę tego folderu. Aby przenieść plik do folderu, przeciągnij go tam. Otwórz folder, klikając go dwukrotnie. Możesz kliknąć przycisk wstecz, aby powrócić do poprzedniego folderu. Jeśli sądzisz, że folder będzie często używany, przeciągnij go do obszaru Ulubione łącza. Te łącza pozwalają na szybkie otwieranie folderów, niezależnie od tego, w którym folderze znajdujesz się w danej chwili. Skoro już wiesz, jak pracować z folderami, zobaczmy, jak można zapisać plik. Po utworzeniu pliku, na przykład raportu, możesz go zapisać, używając menu plik. Ten program zapisuje plik w folderze Dokumenty, ale jeśli chcesz, możesz wybrać inną lokalizację. Wpisz nazwę pliku tutaj i kliknij przycisk Zapisz. Aby zobaczyć plik, który właśnie zapisaliśmy, otwórzmy folder Dokumenty. Oto on. Jeśli nie możesz znaleźć pliku, możesz użyć tego pola, aby przeszukać bieżący folder. Wprowadź cokolwiek, co pamiętasz na temat pliku, na przykład część jego nazwy. Zauważ, że wyniki wyszukiwania pojawiają się w trakcie wprowadzania terminu. Pierwsze trzy pliki mają nazwy zawierające wyszukiwany termin. Ostatni plik pojawia się wśród wyników wyszukiwania, ponieważ tekst wewnątrz pliku zawiera wyszukiwany termin. Jeśli nie wiesz, który folder przeszukać, możesz użyć menu Start. Wprowadź termin w polu wyszukiwania i kliknij wyszukany element, aby go otworzyć. Teraz znasz już podstawy pracy z plikami i folderami.